Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie za darmo w Fortnite, wchodząc do sklepu z przedmiotami i wpisując kucy kasy pod przyciskiem Wesprzyj twórcę. Dzięki za wszelkie wsparcie. Cześć, jestem Kucy, a dzisiaj poznacie odpowiedź na to, co jest celem celu. Hehe, rozumiecie? Taki żarcik słowny. No dobra, ale standardowo zanim zaczniemy, przypominam, że jeśli chciałbyś dostać niesamowitą, niepowtarzalną nagrodę, jaką jest serduszko, zasubskrybuj mój kanał i walnij w dzwonę już teraz, a potem napisz o tym komentarz, a będziesz miał gwarancję zdobycia go. Oprócz tego chciałbym was serdecznie zaprosić na naszego Discorda, jeśli jeszcze na nim nie jesteście. Spotkacie tam świetnych ludzi, będziecie mogli zdobywać rangi oraz zarabiać serwerową walutę, czyli kucy końsy, i za nie kupić sobie w sklepie takie rzeczy, jak bilet do gry z widzami na streamie lub własny klan. Dlatego polecam, jeśli posiadacie lub dopiero macie zamiar pobrać Discorda, wbijcie na bandę Kucego. Dobra, przejdźmy już do teorii. Aj, nie zapomnijcie o lajku, dzięki. No więc jak już doskonale wszyscy wiecie, ukrytym skinem w sezonie 6 okazał się być robot o nazwie Cel. Skąd się wziął, kto go wysłał i po co zawitał na naszą planetę, tego nie wie nikt, ale jak to mam w zwyczaju, wpadłem na pewną teorię, którą chciałbym wam przedstawić. Nazwa robota, czyli Cel, jest od czegoś skrótem, ale od czego? Nie mam pojęcia, jednak postanowiłem czegoś poszukać. Istnieje taka strona jak acronymfinder.com, która pomaga rozszyfrować najpopularniejsze skróty. Oczywiście jest anglojęzyczna, więc pisanie tam cel nic nie dało, jednak użyłem zamiast tego nazwy AIM, czyli wersji po angielsku. Jeden wynik bardzo mnie zaciekawił. Artificial Intelligence in Medicine oznacza sztuczna inteligencja w medycynie. Gdyby część in medicine zamienić na słowo machine, otrzymalibyśmy Artificial Intelligence Machine, czyli maszyna ze sztuczną inteligencją. Pasuje, prawda? Tylko teraz jak to przerobić na polski? Może wy macie jakieś pomysły? Napiszcie w komentarzach, co może oznaczać skrót CEL. Nie można też zapomnieć o plecaku o nazwie Killer oraz zbieraku nazwanym Kill Off. Możliwe, że to tylko zabieg stylistyczny i te skróty nic nie oznaczają, ale kto wie. Otóż zastanawiając się nad tą teorią, doszedłem do wniosku, że Epic Games może wcale nie porzuciła poprzednich wątków fabularnych i wszystkie trzy do tej pory ukryte postacie w wyzwaniach tygodniowych, czyli Przybysz, Egzekutor i Cel, są ze sobą powiązane. Dlaczego? Musimy zacząć od przeanalizowania historii Fortnite. Wszystko zaczęło się od uderzenia wielkiego meteorytu, który skrywał w sobie kapsułę, a w niej Przybysza z kosmosu. Przybysz był pierwszym z ukrytych skinów karnetu. Postać ta przerobiła i wykorzystała rakietę budowaną niedaleko Butnego Brzegu do ucieczki z naszego świata, jednak nie zrobiła tego w zwyczajny sposób, a wskoczyła do zupełnie innego wymiaru, co zostawiło po sobie ślad na najbliższe sezony w postaci wyrwy czasoprzestrzennej, potem piorunów, a w końcu wielkiej kostki. Przybysz postępował na tyle agresywnie i szybko, że możemy odnieść wrażenie, że przed czymś uciekał. To by wyjaśniało, dlaczego skakał przez portale kilka razy, żeby zmylić tych, którzy go gonią. W następnym sezonie ukrytym skinem był Egzekutor. To właśnie ich grupa wyskoczyła z jednej z wyrw przy motelu Wakano. Jak widzicie, nie mają żadnych oznaczeń i prawdopodobnie nie bez powodu. Możliwe, że zależy im na tym, żeby nikt ich nie mógł zidentyfikować. Według mnie egzekutorzy są czymś w rodzaju grupy najemników wysłanych po to, żeby rozprawić się z Przybyszem. Dlaczego? Tego nie wiem. Być może im coś ukradł i dlatego ucieka. Zarówno Przybysz, jak i egzekutorzy sprawiają wrażenie typów spod ciemnej gwiazdy. Założę się, że stworzenie czegoś takiego jak wyrwa czasoprzestrzenna i potem skakanie przez nią nie może być zgodne z prawami wszechświata. Ta teoria będzie zakładała, że istnieje organizacja, która decyduje o losach galaktyki, jest jej głównym wymiarem sprawiedliwości i dba o stabilność czasu, przestrzeni i innych wymiarów, które oczywiście istnieją. Udowodniło to niedawne wydarzenie Fortnite kończące historię kostki, gdzie lewitowaliśmy razem z innymi graczami w zupełnie innym świecie. Nie bez powodu mogliśmy zobaczyć tam akurat motyla. Efektem motyla jest potocznie nazywany chaos deterministyczny, czyli zjawisko, które wytłumaczę wam za pomocą przykładu trzepotu skrzydeł motyla, który może po jakimś czasie spowodować burzę piaskową w innym regionie globu. Dokładnie to samo stało się w Fortnite. Przełamanie czasoprzestrzeni przez Przybysza doprowadziło później do coraz większych zniszczeń na mapie. Skoro już o tym mówimy, polecam wam też film Efekt Motyla z 2004 roku, który opiera się właśnie na tym zjawisku i podróżach w czasie. Więcej nie spoileruję. Wracając do wcześniej wspomnianej organizacji, to właśnie stamtąd pochodzi Cel, czyli ukryta postać 6 sezonu. Jest to robot zaprogramowany specjalnie po to, aby unicestwić przestępców, czyli Przybysza i egzekutorów. Początkowo myślałem, że chodzi wyłącznie o Przybysza, jednak wtedy jego opis, czyli skanowanie obszarów w poszukiwaniu celów, by się nie zgadzał. Wygląda na to, że ma on unicestwić kilka osób. Dlaczego uważam, że Cel pochodzi z kosmosu? Dlatego, że jego kończyny są pokryte lodem. Jak pewnie wiecie, kiedy jakiś obiekt szybko wchodzi w atmosferę ziemską, zaczyna płonąć. Aby nie doszło do uszkodzenia robota, musiał się on pokryć warstwą lodu i stąd jego pozostałości na obudowie. Spadochronu użył, żeby nie dokonać zniszczeń przy lądowaniu, chociaż jak zauważyliście, nie do końca mu wyszło, bo zahaczył o komin spawalni. Dlaczego wpadłem na pomysł z galaktyczną organizacją? Spójrzcie na logo znajdujące się na ramieniu celu oraz na jego spadochronie. Nigdzie indziej w Fortnite taki znak nie występuje. Od razu przychodzi na myśl planeta, a wir wokół niej może symbolizować przestrzeń międzywymiarową. Cel wydaje się nie mieć wrogich zamiarów względem postaci z Ziemi, a pokazuje to jego zachowanie na ekranie ładowania, gdzie zwyczajnie przygląda się parze kowbojów. Prawdopodobnie dotarł tu dlatego, że to właśnie tutaj jego skaner wykrył ostatnią anomalię w naszym świecie.
Może też być inaczej i okaże się, że cel będzie śmiercionośną maszyną próbującą zamordować każdego, kto stanie mu na drodze do złapania przestępców, ale tego dowiemy się dopiero w następnych tygodniach. Wygląda na to, że twórcy Fortnite nie porzucili jeszcze fabuły z poprzednich sezonów, jak wszyscy myśleliśmy, ale po prostu bardzo długo szykują się do jej kontynuacji. Już nie mogę się doczekać tego, co stanie się w najbliższym czasie, ponieważ szykuje się koniec sezonu, a to właśnie wtedy fabuła się mocno rozkręca. Oczywiście szanse na to, że moja teoria się w pełni sprawdzi, są bardzo małe, ponieważ dużo w niej przypuszczeń i niektóre rzeczy na pewno dałoby się wytłumaczyć w inny sposób, ale pamiętajcie, że to w końcu tylko teoria. One nie mają się zawsze sprawdzać, ale raczej skłaniać do myślenia i zaciekawiać. Co wy o niej myślicie? Czekam na wasze komentarze, bo chętnie poczytam wasze przemyślenia. A może macie jakąś lepszą teorię? Jeśli film wam się spodobał, byłbym wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a także wsparcie mnie w sklepie z przedmiotami za pomocą kodu kucykacy. Nic was to nie kosztuje, a dla mnie byłoby ogromnym wsparciem z uwagi na to, jak bardzo jestem w tyle za innymi twórcami. Przydałoby się ich trochę dogonić, hehe. Z góry wszystkim dziękuję. To by było na tyle, mówi do was Kacy, narka.